Imieniem pułkownika Ludwika Marszałka, pseudonim Zbroja, na uroczystej zbiórce z okazji złożenia przysięgi. Uroczystości ślubowania około 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na Placu Ratuszowym rozpoczęły się około południa. Wasze szkolenie i służba przypadły na czas szczególny. Czas, gdy fundamenty porządku międzynarodowego w Europie zostały zakwestionowane przez militarną agresję Rosji na sąsiednią Ukrainę. Życzę, aby służba, którą rozpoczynacie, i wszelkie podejmowane zadania dobrze służyły Polakom. Broni się niepodległości granic. Broni się niepodległości granic! Stać na straży konstytucji. Stać na straży konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić! Po przysiędze przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Ci młodzi ludzie, pomimo tych wszystkich zagrożeń, albo nawet, jak się wydaje, ze względu na te zagrożenia, zdecydowali się wstąpić do formacji, której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy, obrona w czasie pokoju, ale również w czasie wojny. I dlatego w imieniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego złożyłem dziś serdeczne gratulacje dla wszystkich żołnierzy, życząc im, aby noszenie munduru dawało im zawsze ogromną satysfakcję ku chwale ojczyzny. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku budynek przy ulicy Podchorążych zostanie wyremontowany i tutaj będą szkolić się, tutaj wy się będziecie szkolić. Dobrzy wychowawcy, dobrzy nauczyciele, wspaniali rodzice, którzy was tak pięknie wychowali, że dzisiaj jesteście gotowi przysiąc oddać swoje życie za naszą ojczyznę. Już niebawem Wojska Obrony Terytorialnej mają pojawić się w Jeleniej Górze. Co to oznacza dla zwykłych mieszkańców? To, że będzie można założyć mundur żołnierza Wojska Polskiego, będzie można podnieść swoje umiejętności, nauczyć się, w jaki sposób pomagać instytucjom przeznaczonym do ratowania życia ludzkiego i w razie potrzeby takiej, gdzie trzeba tym ludziom pomóc, będziemy w stanie to zrobić. Będziemy po prostu to umieli zrobić. Terytorialsi pojawiają się wśród społeczności lokalnej. To znaczy, że w mieście, w powiecie, w okolicznych miejscowościach czy też wsiach będą mieszkać na co dzień ludzie, którzy w razie potrzeby będą mogli założyć mundur i umieli pomagać sobie nawzajem. Podczas uroczystości uhonorowano także tych, którzy w trakcie szkolenia wykazali się dyscypliną, zapałem do nauki oraz bardzo dobrymi wynikami. Wydarzenie na Placu Ratuszowym zakończyła defilada.